Cześć, witajcie drodzy widzowie, zapraszam was do kolejnej recenzji figurek ze świata Ninja Go Movie. Tym razem będzie to dziewczyna N-pop, czyli fanka muzyki z tego właśnie świata. Jak widzicie, kolory tutaj robią całą robotę. Przechodzą z nóżek na tą spódnicę baletową. Miś jest także w takich kolorach. Włosy, tutaj wszystko jest idealnie ze sobą spasowane, nie ma przypadku. Tak więc bardzo ładnie to wszystko się komponuje. Na nóżkach z boku mamy też nadruki. No świetne wykorzystanie powierzchni. Tylko wiadomo, na rękach mamy tutaj odkryte ramiona, ponieważ to jest jakaś tam bluzeczka pewnie, coś w ten deseń. Mamy tylko jeden wyraz twarzy u naszej bohaterki. Bardzo ładnie się tutaj do nas uśmiecha. Miś także ładnie wygląda. Też ma pomalowane oczy, jak widzimy. Naprawdę świetnie wykonana postać. Nie wiem, co ona robi tak naprawdę w świecie Ninja Go, oprócz tego, że jest fanką muzyki i fanką pewnie samych ninja, ale jako taka postać, którą można gdzieś postawić i eksponować jak najbardziej. Te włosy jeszcze tutaj chcę wam pokazać, że są identyczne z Harley Quinn. Oczywiście pod względem kolorystyki nie, ale pod względem kształtu jak najbardziej. Tylko tutaj wiadomo, mamy ten taki czepek, czy jak to się nazywa, który możemy oczywiście odpiąć. No ja go tutaj chyba nie odepnę, ponieważ on tu dość ciasno został zaaplikowany, ale może mi on tutaj, chociaż nie, udało się, tak więc przyczepimy to tutaj. No jeszcze taki dodatkowy element, no tylko wiadomo, no tutaj ten kolor już nie pasuje tego serduszka, musiałoby być na przykład różowe, już by to o wiele lepiej tutaj pasowało. No, taka mała wariacja na temat. Tak więc co, dzięki wam za obejrzenie recenzji. Polecam wam, jeśli planujecie kupić więcej figurek z tej serii, no to jak najbardziej tą postać także wam polecam. Dzięki za obejrzenie recenzji i widzimy się już niedługo w następnych. Pozdrawiam, do następnego, cześć!